Tom Platz to aktualnie emerytowany już kulturysta. Jednak mimo to, że ostatni raz na zawodach wystąpił prawie 30 lat temu, to każdy kojarzy jego olbrzymie nogi. A za ich budowę odpowiadał bardzo specyficzny plan treningowy, który w tym filmie postanowiłem przetestować. Dodatkowo przetestuję również jego dietę i będzie to o tyle ciekawe, że jest ona z kompletnie innych czasów. Witam, witam. Dzisiaj zaczynamy już z gotowym śniadankiem, bo uznałem, że nie ma czego pokazywać. To są po prostu tosty z masłem i z dżemem. Bardzo skromne śniadanko. Do tych tostów wlatuje tutaj kawka. Jest to posiłek przed treningowy ogólnie. W dzisiejszym dniu będzie duża swoboda dla mnie. Chodzi o to, że nie ma takiego filmu na YouTubie, w którym Tom Platz pokazywałby cały dzień jedzenia, jak gotuje swoje posiłki, jak je przyrządza. Nie ma takiego filmu. Ten film, z którego korzystam, to jest po prostu rozpiska rzeczy, których on używał. I nie jest ona idealnie rozpisana co do gramatury produktów, co do przyrządzenia tych produktów. Po prostu są produkty wypisane, jakich on używał. Więc ja uznałem, że dzisiaj zrobię sobie taki dzień. Będę celował w 3500 kalorii. Śniadanie rozpoczynamy od dwóch tostów. Tu akurat było wpisane dwa tosty z dżemem i masłem i razem z kawą, bo tutaj policzyłem sobie mleko z kawy. Daje mi to 228 kalorii. Ja to zjadam, lecimy na trening. Dzisiaj to się chyba posram na tych nogach, jak będę to robił. Słuchajcie, miałem już wychodzić, tutaj kawka wypita, tosty zjedzone, o, tu już torbę spakowałem i zauważyłem jedną ważną rzecz, o której bym zapomniał, że w tym momencie w rozpisce są suplementy, czyli tak jakby z rana przed treningiem wrzucamy wszystkie suplementy, u mnie to jest kreatynka, się tu sobie wypijają, no więc teraz już serio, wpijam to i jedzę na trening. Jeśli chodzi o trening, to będę korzystał z rozpiski z odcinka Jesse'ego James Easta, który realizował podobny film, co ja teraz na swoim kanale. Witam z siłowni, jestem tutaj na bieżni, już chodzę, jest ze mną Boris dzisiaj na treningu. No, trzeba się dobrze rozgrzać, tego nie ma jakby w rozpisce, w planie wpisane, ale no, jakbyśmy wyszli z ulicy na te przysiady, to dajcie spokój. To się skończyło kontuzją, więc trzeba się dobrze dogrzać, będziemy lecieć na siady. Tutaj trochę na bieżni, duże nachylenie, zaraz jakiś bieg tutaj też odpalę i będziemy lecieć dalej. Plan treningowy, z którego będziemy korzystać, wygląda w ten sposób. Jak możecie zobaczyć, w tym planie przy każdym ćwiczeniu serie i powtórzenia są w przedziałach. Stwierdziliśmy, że każde z nich będziemy robić z największą możliwą objętością. I dobra, słuchajcie, ostatni moment rozgrzewki, wróciliśmy już tutaj na gry, samym gryfem jeszcze robimy. I ogólnie uznaliśmy, że będziemy robić najostrzej ten trening, jak się da. Ponieważ ta rozpiska, z której korzystamy, mówi o tym, że serię na przysiadzie możemy robić od 5 do 20 powtórzeń w 10 do 12 seriach. Więc my zrobimy 12 serii po 20 powtórzeń. O ile nam nogi na to pozwolą. Ja myślę, że założę 60. Na pewno będę chciał spróbować na początku 60. Normalnie serię robię 100 na 5. Zobaczymy, jak to będzie szło. No będzie dzisiaj mocno. 60 za mną założona. Ja tu jeszcze chcę powiedzieć, że założyłem najluźniejsze gacie, jakie miałem w szafie, bo dzisiaj naprawdę. Te nogi będą tak spompowane, że nie będę wchodzić. Pierwsza seria otwierająca. Pierwsza seria z 12. Pierwsza seria z 12. Robimy 20 razy 60. Dobra, 15, ale zawsze dłużej. Nie wiem, czy 60 będę robił. Szczerze? Chyba do 50 zejdę. No właśnie, bo to musimy 20 razy zrobić. Właśnie, to nie było właśnie. Dawaj się. Ja ile razy w tygodniu? Szczerze nie patrzyłem, ale wiem, że on też ma inne pojebane treningi. Na przykład ten na plecy, jak patrzę, też jest bardzo mocny. Kurde, chyba serio obniżę do 15, bo jak mam zrobić tym 12 serii, to uważam, że nie ma. A nie, 12, dobra, no. Myślę, że 20. 12 serii po 20 powtórzeń. No zobaczę, dobra, jeszcze wezmę na następnej to i później zobaczę, jak będę robił dalej. Czas na mnie. Czas na ciebie. Też 60. No spróbuję, ale to zobaczymy w ogóle, jak to będzie chodziło. Przyznam się szczerze, że jakiś czas nie robiłem przysiadu. Raz. Dwa. Trzy. Dawaj, 16, jeszcze 4. 17. 18. 19. I ostatnio. 20. Chyba to obniżamy. Swoją drogą jest dla cardio. No, stary. Obniżamy to na pewno. Nie ma szansy, żebym te 12 razy wejść. Nogi po pierwszej serii. W niedzielę było. I tu na koniec filmu będzie nogi na koniec filmu. Boris szedł ze swoim ciężarem aż o 20, czyli do 40 kg. I tym robił następne serie. Ja tak jak mówiłem, w drugiej serii również założyłem 60 kg. Jak się okazało, poszło to w miarę łatwo, więc postanowiłem robić tak następne serie. Dobra, szósta seria przede mną, będzie połowa. Robię jeszcze na tej 60, jak widzicie, już pas założony, żeby usztywniać plecy. No ciężko jest, nie powiem, że nie. To jest chuj ciężko. Przede wszystkim problematyczne też są przerwy, bo muszą być bardzo długie.
4, 15 i jeszcze 5 teraz, dawaj. Raz, 2 i 3 jeszcze teraz. Raz, 2 i dawaj teraz ostatnio. Ostatnia. I górę. Dobra. Zaciśnięte, połowę. Ja w tym momencie zmieniam tą 60 na 50 już, bo mnie bardzo mocno to przedusza. Gdyby nie to, że jeszcze są trzy inne ćwiczenia po tym, no to bym zrobił na 60 do końca, ale muszę trochę siły jeszcze zostawić sobie. Także tutaj zmieniam na 50 i co, no i kurde, robimy te siady do końca. Będziemy się widzieli już na następnych ćwiczeniach. Dobra, słuchajcie, szybki update jednak. Ja tutaj teraz widzicie, tutaj była 15 przed chwilą, może tu pokażę, o jest 15. Zrobiłem 50 i tu Boris stwierdził, że w siódmej serii, podobnie jak ja, będzie obniżał. On obniża z 40 do 30, a chciał robić 60 z początku. Nie, to szybka weryfikacja była. No mocny jest ten trening. Mi zostało 5 serii na przysiadzie, a to będzie dopiero 1/4 treningu tak naprawdę. Chociaż to tylko tak w rozpisy ćwiczeń, bo prawda jest taka, że przysiad tutaj jest najdłuższym ćwiczeniem. Następne już trochę lżejsze będą. Tymi ciężarami dokończyliśmy wszystkie serie na przysiadzie. Każda kolejna była coraz cięższa, nawet nie pod względem tego, ile kilogramów podnosiliśmy, a pod względem wysiłku, jaki musieliśmy wkładać. Dobra, jeszcze 5 zostało, ostatnie 5. Raz. Jeszcze 300. 17. 18. 15. I ostatni, stary, teraz musisz zejść, kurwa, dupo zatąć podłogę. 20. Skończone, duży wysiłek. Myślę, że najcięższa część treningu za nami. Z godzinę to trwało, jak nie więcej. No, jest kurwa mocno. Teraz będziemy wchodzić na następne ćwiczenia, ale jeszcze Boris musi skończyć całą serię. Dobra, leci zawodnik na ostatnią serię. Nie, tu nie ma żadnego ciężaru w ogóle założonego. No to jest 30. 20 powtórzeń ostatnich na siadzie. No, raz. 2. 3. Szesnaście. 17. I dawaj. 19 i ostatni będzie. Pożegnalny. Bum. Jakie to uczucie zrobić 20 serii na siadzie? No, nie wierzę, że to się udało. Dobra, i teraz jest lekki problem. W sensie to nie jest problem, bo po prostu chodzi mi o to, że nie mamy tutaj maszyny do hack squatu, a powinniśmy na tym robić. Mogę teraz powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Więc my będziemy robić barbell hack squat. No nigdy tego nie robimy, tutaj może nam to, że nie potrafimy dobrze tego technicznie robić, trochę pomóc tym, że nie będą aż tak te nogi spompowane, ale spróbuję to zrobić jak najlepiej, jak będę mógł. Jak to się powinno robić, to nie wiem do końca, ale tak widzieliśmy, że to jest po prostu tu. Tak, oj, tak. Oj, to wchodzi, stary. Tak, i musimy mieć tak, ogólnie musisz mieć ramiona tak mega z tyłu. O, tak. No, coś takiego chyba. Mamy 15 powtórzeń, 7 serii. I szczerze, ja to chyba 30 będę robił. Może max 40, ale to jest max, bo to jest serio ciężkie. Będzie 7 serii, na szczęście już mam jedną za sobą, więc tylko 6 zostanie. Dobra, taki update na szybko. Ja tu sobie założyłem 40. Bo ogólnie, szczerze mówiąc, spodobało mi się to ćwiczenie. Fajnie mi to wchodzi. I na tym 30 się aż tak nie pompowałem, więc sobie założyłem więcej. Mam już 2 serie, także zostanie mi jeszcze 5. A Boris poszedł tam na Smitha, ponieważ miał duży problem z ogarnięciem techniki na tym ćwiczeniu. Robił je z kocim grzbietem, więc uznaliśmy, że nie ma sensu, żeby to robił tutaj ze mną. No i znalazł, że właśnie może robić tego hack squata tam na Smithie. Także się rozdzieliliśmy. Ja będę robił tu, on będzie robił tam. Też mógłbym z nim robić na tej stównicy, ale mówię, no spodobało mi się to ćwiczenie tutaj, więc ja sobie tu zostanę, fajnie mi wchodzi. Także on ma jeszcze 7, ja mam jeszcze 5. Lecimy. Boris na Smithie swoje serie robił mając tylko po 2,5 kg na stronę, a ja swoją wariację hack squata cały czas robiłem 40. Teraz sobie stwierdziłem, że testuję jedno, bo Pujol tutaj bardzo wychwalał tego hack squata na tym i się, ja tam to też chwalę. Szczerze, chuj mi się to podobało i fajnie mi to, te czwórki mi mega mocno weszło, ale zrobię sobie tutaj jedną, Pujol robił na 2,5. Ja sobie po 5 jeszcze dorzuciłem. Zobaczę, jak to tutaj będzie wyglądało. Już te nogi mam też spompowane. Dobra, tak? No, no, przyjeżdżam. Raz. Kurczę, to powinniśmy być jeszcze bardziej dalej z przodu, szczerze. Co? Nie wiem, czy nie powinniśmy być ich jeszcze bardziej z przodu. Spróbuję. No, może nawet, no właśnie tak, bo to powinniśmy być właśnie znak. No, takie. O, no, no, no. Dobra.
powiem tak. To ćwiczenie jest takie, bym powiedział, bardziej izolacyjne na te czwórki. Na tamtym jeszcze trochę dwójka się aktywuje. A tutaj rzeczywiście sama czwórka. No bo to jest mocno, właśnie to jest izolacyjne mocne ćwiczenie. Tak, no tutaj jest większa izolacja. Tam trochę bardziej ogół nogi pracuje, ale też na czwórki mocno wchodziło. Dobra, ja mam koniec z tym. Pozostały dwie maszyny. Tu jedna sprawa. Powinniśmy robić lying leg curl, czyli to jest taka maszyna, leżycie i tutaj wypychacie. No kiedyś była na tej siłowni, teraz jej nie ma, więc zrobimy standing leg curl. O, po prostu w ten sposób. Ja powiem szczerze, że robiłem tą maszynę, mam ją w planie i mi wchodzi lepiej niż to lying. Także nawet na plus to wyjdzie. I dobra, słuchajcie, jestem już w połowie. Tu mamy 10 na 10. Ja mam 5 serii zrobionych, więc jeszcze 5 będzie. Tu czeka już leg extensions, to będzie następne ćwiczenie i zarazem ostatnie. Tym ciężarem będziemy robić, mówisz? Dobra, jedno mogę spróbować. Powiem tak, no ja już tu ciężko chodzę. Tu nie wiem, jak się kolega trzyma, jak się trzymasz. No ja szłem takie momenty, że upadałem na ziemię. Jak źle postawisz nogę, to serio, jest szansa, że po prostu się wyjedziesz. No potwierdzam, już są takie gumowe nóżki. Jak to wiem, że uczucie, że ci zdrętwiała noga, ale nie jesteś tego pewien i wstajesz i nagle się wybierasz taką tę nogę. To ja jeszcze aż tak nie mam, ale jedno mam już taki luźny chód. 8 serii jest zrobionych za mną. Tu Pujol też teraz sobie zakłada ciężar i jest taka sprawa, że w rozpisce tutaj, którą mam, pojechałem ćwiczenia. Tutaj teraz powinniśmy robić leg extensions 10 razy 10, a to lying leg curls powinniśmy robić w serii 15 na 10. Tylko że tutaj właśnie 15 jest tą maksymalną, bo my przyjęliśmy, że robimy maksymalne, więc to ćwiczenie zrobimy w minimalnej, bo tam akurat minimalną jest 10, więc tu 10 po 10 i następna znowu będzie 10 po 10. Także no to już dwie serie by zostały, nie będziemy zmieniać, tutaj Pujol robi, też będę robił i będziemy wjeżdżać na ostatnie ćwiczenie, czyli jak extensions. Skończone tam i obiecałem, że będzie test tego ciężaru. To jest policzone 160. On mówi, że ja nawet tego nie ruszę. Zobaczycie, patrzcie. Nie wiem. Co ty gadasz? Ale to miniaturka będzie. Serio, bo zobaczysz. Dobra. Pierwsza seria zrobiona. Nie. Zdejmujemy tu troszkę, nie wiem, jakąś stówkę może. Serio? To dużo. Akurat jestem dobry w tym ćwiczeniu. Tu 10 na 10. No lata to lata. Ja już po pierwszej serii, a tu kolega sobie jajecznicę robi. Nie wiem, już jakoś mi kurwa. No nie jest w stanie robić. Odmawiało mi posłuszeństwa. Tutaj mam jednego plejta tylko założonego. Bo jakoś jak robię, to mi jakoś na pewno boki to robi. Oż ty rzecz. No są problemy. Jeszcze 9, stary. 90 powtórzeń i koniec treningu. Dawaj, proszę. Proszę państwa. Do nie, ale pokaż mnie, bo ja i tak tego nie wypchnę już. Nie. To jest siódma seria, 80 kg zmniejszyłem o 20 i nie mogę 10 powtórzenia tu. Już nogi odmawiają posłuszeństwo. To już idzie to tylko z charakteru. Dodatkowo jestem w chuj głodny. Nie wiem, już chcę to kończyć. 3 serie zostały, 30 powtórzeń ostatnie. Ja to już zrobię chyba jakimś ciężarem 40 dosłownie, bo ja naprawdę, to nie było tak, że pod film to zrobiłem. Ja nie mogę tego wypchnąć. Popierdolony jest ten trening. Dobra, ostatnia seria. Pokażę wam, jak to wygląda, bo to ogólnie... To jaja. No to już szczerze powinienem odpuścić i tego nie robić. Ale wiesz co, stary, pomyśl sobie, że my tak się zachowujemy pod koniec całego treningu, a gość to robi tak na co dzień. No, jest to prawda. No tutaj po prostu, zobaczcie. To... Ciężar nie jest problemem. Problemem jest możliwość prostowania nóg. Bo tu prostowniki odmawiają. Ja tym ciężarem mogę sobie podrzucać. Ale... przy piątym, szóstym powtórzeniu... O! Dobra, koniec. Patrzcie, ja nawet jakbym robił tutaj tak, o. No to jest męczące już samo w sobie, takie podnoszenie nogi. Jeszcze ja wjeżdżam i kończymy. No jeszcze ty wjeżdżasz i koniec prolicy. Dobra, dawaj. To już charakter, tylko 20 tam powieszona. Hop. Ale to dosłownie prostowanie nogi z treningiem, to nie chodzi o ciężar. Teraz jeszcze takie powtórzenie. Dobra, zrobione. I dawaj podchodzimy tam do lustra, gdzie byliśmy wtedy. I tu, gdzie się wszystko zaczynało. Trzeba to pokazać. Różnicy chyba żadnej nie ma, albo jest mała. Myślę, że mała. Różnica jest, jakby się dotknęło. Tak, no. To jest po prostu spompowane. Bo nie mamy dociętych nóg. Więc dobra, ledwo chodzimy, ale trening skończony. Jeszcze miała wlecieć sauna, ale sauna już jest zamknięta, bo spędziliśmy tu 3 godziny. Więc szybki, zimny prysznic i lecę z kolacją, bo jestem też z kolacją.
Z obiadem, bo jestem głodny. W rozpisce na obiad było wpisane 6 jajek, kotlet mielony, sałatka, sok i chleb. Ja u siebie postanowiłem zrobić mielony z 250 gramów indyka i na tej samej patelni zrobiłem jajecznicę z 6 jajek. Do całości dodałem 2 tosty, sałatę lodową oraz szpinak. Jeśli chodzi o ten posiłek, to chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie jest on normalnym posiłkiem. Ciekawe połączenie. Do niego dochodzi jeszcze szklanka soku. U mnie jest jabłkowy, bo akurat taki po prostu miałem. I co? No powiem szczerze, że czy chyba tu nie trzeba mojego komentarza, bo jeżeli by coś źle smakowało, to byłaby to moja wina, że to po prostu źle przyrządziłem. Tam właśnie w tej rozpisce odnośnie tych chlebków było napisane 2 times bread. I ja mam nadzieję, że właśnie chodziło o to, że były tam 2 chlebki i że nie chodziło o jakieś bochenki chleba czy o coś w tym stylu. W momencie to tak wygląda. Jest to przede wszystkim dostawa białka i tłuszczy, a przynosi mi to 927 kalorii. Następnym posiłkiem była przekąska. U Toma Placa były to krakersy z serem. Ja postanowiłem u siebie wrzucić chipsy z soczewicy o smaku fromage, czyli można powiedzieć, że po części serowe. Potem przeszedłem do następnego posiłku, jakim było 450 gramów żeberek, sałatka z serkiem wiejskim, orzechy, chleb z masłem, ziemniaki, ciasto lub lody i kawa lub mleko. Jako że nigdy w życiu nie przyrządzałem żeberek, postanowiłem skorzystać z przepisu z YouTube'a. Jednak nie znalazłem takiego, który obejmowałby wszystkie wymienione produkty. Skorzystałem z przepisu kuchni Lidla. Kroiłem żeberka, które posoliłem i popieprzyłem. Następnie zrobiłem marynatę z czosnku, keczupu, wody, goździków, ziela angielskiego, syropu klonowego i sosu Worcestershire. Żeberka piekłem łącznie 2 godziny. W międzyczasie ugotowałem 250 gramów ziemniaków i zrobiłem sałatkę z serka wiejskiego i pomidora. I dobra, słuchajcie, tu mam tą sałatkę z pomidorem i serkiem wiejskim, ale to nie jest ważne. Bo ważne jest to, co mam tutaj, czyli żeberka i ziemniaki. To będzie ogólnie mój pierwszy raz w życiu, kiedy zjem żeberka, bo nigdy nie jadłem. Pachniało to super, wygląda to smacznie, więc dobra, taste check. Chyba mi wyszły, szczerze. Smakuje to fajnie. Ja tu do tego sobie, jak widzieliście, zrobiłem też ziemniaki. Ja tutaj oblałem trochę tą zalewą. Nie pamiętam, jak to się powinno nazywać normalnie. No i dobra. Jest to spora kalorijka, ponieważ ja tu sprawdzę, bo dokładnie sobie policzyłem. Daje mi ona aż 1573 kalorie. Z tym, że tutaj bym trochę to podważał, bo ja ogólnie wbiłem po prostu w fita tu żeberka, ziemniaki i tak dalej, ale gdy one były upieczone już, to było widać, że po prostu ten tłuszcz z nich wyszedł. I tak jakby naczyniem żaroodpornym bardzo dużo tego tłuszczu się zebrało, jak go po prostu wylałem. Więc moim zdaniem ten posiłek jest dużo mniej tłusty, ale niech tak zostanie, jak jest spisane, bo nie znam się aż na tyle. No co, ja to sobie dokończę i będzie jeszcze po tym nie czekał deserek. Okej, żeberka zjedzone, chwilę jeszcze sobie odpocząłem i wjeżdża teraz deser w postaci lodów i tu wiecie, całe to opakowanie, a to i tak tak naprawdę jest mało, ponieważ w rozpisce, z której korzystam, na ostatni posiłek, czyli snack, mamy zapisane 2 times pints ice cream. I ja sprawdziłem, co to znaczy pints, bo pewnie wam nic to nie mówi. To oznacza 450 ml, a dokładnie to 473, więc tak naprawdę powinienem wrzucić prawie kilogram lodów na zakończenie tego dnia. Ja po prostu wrzucę to pudełko, tu tych lodów jest 480 ml, czyli można powiedzieć, że jeden pint. Tym będę kończył ten dzień, jest więcej niż 3500 kalorii, bo 3800, całą rozpiskę macie obok mnie. I podsumowując ten dzień, był to dziwny dzień, był to chyba dzień, do którego mi najdalej. To znaczy, ten trening nóg był po prostu czymś niemożliwym. I ten dzień jedzenia też jest bardzo, bardzo dziwny, nie ukrywam. Nawet to, w jaki sposób wygląda rozłożenie makro, jest bardzo dziwne. Właśnie tym słowem mógłbym określić cały ten dzień, że był dziwny, ale przy tym był dużym wyzwaniem dla mnie, bo naprawdę ten trening to było wyzwanie po prostu. To tak jak Navy Seals robiłem z News AJ-em, bym dał ten sam case tutaj, że to dosłownie było po prostu wyzwanie. Nie był trening, to było wyzwanie to zrobić. Dlatego ja ten dzień dam na pierwsze miejsce, bo tak mi się podoba. No. Po prostu było to dla mnie spore wyzwanie. Cieszy mnie to, że udało mi się to zrobić. Tyle. Teraz fajne zakończenie, wlatują lody. Widzimy się za 2 dni w następnych filmach. O ile mnie zakwasy nie zabiją.